Zima już odchodzić chce. Bałwanku mój, słońce stopi cię. Spójrz, kiedy wiosna tuż, tuż zniknie szlada dzień, szybko uciekaj już. Księżyc znów w roju gwiazd bardzo jest zajęty. Figle płata po północy, psoci jak najęty. Spojrzał w dół, tam bałwanek prawie roztopiony. Przejął się, rzucił czar, bałwanek zmieniony. Buli, 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 buli. Butelka w morzu. O, słońce aż po horyzont, a bryza miło łaskocze w nos. Na gafel z bezanmasztu. Wczesny ranek to cudna pora na spacerek. Jeszcze trochę i zostanę poetą. Oj, do stu piorunów, nieźle bym się potłukł. A to co, butelka? I to z jakąś dziwną kartką w środku. Zobaczmy. Na pomoc? Jesteśmy uwięzieni przez statek widmo. Podpisane Buli Groźny Pirat. Buli Groźny Pirat. Upłynęło wiele czasu i wody, zanim ta butelka tu dotarła. A niech to rumpel trzaśnie. Muszę to pokazać Bulemu. Buli! To straszne. Twój dziadek jest w niebezpieczeństwie. Najlepiej to sprawdzić na miejscu. Szybko, w drogę. Wcale mi się nie podoba. Postaram się dotrzeć jak najbliżej twojego dziadka. Uwaga! Udało się! Jesteśmy na miejscu! Słyszałeś te krzyki? Sprawdźmy, tylko ostrożnie. Oj, rzeczywiście dotarłeś blisko mojego dziadka, nawet bardzo blisko. Ojej, na co czekacie, gamonie? Ruszcie się wreszcie! Czego wy trzeszczacie oczy do 100 000 beczek rumu? Skąd się tu wzięliście? Przestraszyliście nas śmiertelnie swoim diabelskim pojazdem. To przez tę wiadomość o statku widmie. A ta wiadomość, to prawda! Jesteś sam na pokładzie? Inni tak się zlękli, że się pochowali. Tylko ja stawiłem czoła i zostałem na pokładzie. Wprawdzie uwięzła mi noga, ale... Hej, pirackie ofermy, możecie już wracać! To tylko wasi potomkowie! No dobrze, a co to za historia z tym statkiem widmem? A właśnie, więc statek widmo! O, mamusiu, jest tam! Przygotować się do walki! Szable w dłoń! Do walki! Haj! Ładuj! Cel! Pal! Pudło! O, fermy pokładowe! Nie umiecie nawet strzelać z działa! Matko, ciemność widzę! Spokojnie, Buli Piracie, to tylko śnieg. Do czorta! Nie pozwala nam wypłynąć. Jesteśmy więźniami przeklętego statku widma. O, statek widmo, który strzela śnieżkami. Bardzo dziwne. Muszę się temu przyjrzeć. Na rumpel. Może wziąć ze sobą kilku Buli Piratów na zwiedzanie tego statku widma. Lepiej, żeby było nas mniej do negocjacji. Ty zamierzasz negocjować z duchem? Już jesteśmy. Szybko wiosłuj, marynarzu, bo nam umknie. Dziwne, statek wygląda na opuszczony. Jakby pokryty lodem? Lodem? W tej okolicy? To niemożliwe. Duchy, buli! Na pomoc! Zacznij te negocjacje szybko! Witajcie, miłe duchy! Nie jesteśmy żadnymi duchami. Jesteśmy z krainy śniegów.
Wyrzeźbiliśmy ten statek w Górze Lodowej, żeby odbyć rejs. Ale prądy morskie zniosły nas aż tutaj. To czemu ostrzeliwujecie śnieżkami statek mojego dziadka? W tym upale nasz statek się topi i chcieliśmy się do nich przesiąść. Ale za każdym razem, kiedy się zbliżamy, strzelają do nas. No to odpowiadamy. O, choinka, chyba nastąpiło nieporozumienie. Jeśli pozwolicie, zaprowadzimy was na statek piratów. Tak, i przekonacie się, że to dobrzy piraci. Na drewnianą szablę! Nasi chłopcy zostali uwięzieni przez duchy! Alarm na pokładzie! O, mamo, zrób coś, boli! Te gamonie strzelają do nas! Stop! Przestańcie, to nie duchy! To tylko piraci amatorzy! Piraci amatorzy? Możemy ich wziąć na pokład i wyuczyć zawodu. Był sobie raz okręcik, który nie wypłynął w rejsik, bo jego kapitanik nie miał na to. Nie mamy tu już nic do roboty. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. I dość już butelek w morzu. Wersja polska, Studio Publishing. Producent Jerzy Jacek Tomczak. Dialogi na podstawie tłumaczenia Anny Wolickiej, Marta Kacperek. Reżyseria Tomasz Grochoczyński. Dźwięki, montaż Jacek Kacperek. Kierownictwo produkcji Mira Ornatowska. Wystąpili Krzysztof Krupiński, Agnieszka Kunikowska, Włodzimierz Bednarski, Jarosław Domin, Ryszard Olesiński, Karolinka Pawul, Paweł Szczesny i inni. Piosenkę z tekstem Marty Kacperek śpiewała Magda Krylik.